Drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi, werset 12, komentarz. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Spójnik aby wskazuje na kres tych ludzi, na koniec tych ludzi. Zostaną oni osądzeni. Słowo sądzić lub skazywać ma w Nowym Testamencie szeroki zakres znaczenia. Tutaj oznacza wypowiedzenie i wykonanie wyroku. W Księdze Objawienia 18, rozdział 20, werset czytamy o wielkiej wszetecznicy Babilonie, że Bóg dokona nad nią sądu. Rozraduj się nad nim niebo i święci i apostołowie i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. Taki będzie koniec tych ludzi. Zostaną osądzeni. Sąd ten jest sprawiedliwy i nieodwracalny. Nikt nie może przed nim umknąć. Wymienione są tutaj dwa powody sądu. Po pierwsze, ludzie ci nie uwierzyli prawdzie, a po drugie, znaleźli upodobanie w nieprawości. Kto nie ma miłości do prawdy, ten jej również nie wierzy. Chociaż ludzie ci słyszeli prawdę, nie chcieli dać jej wiary, ani być jej posłuszni. Była to bezpośrednia odmowa przyjęcia Bożej prawdy. Są to chrześcijanie z nazwy, którzy posiadają pewną formę pobożności, ale zapierają się jej mocy. Czytamy o tym w 2 Tymoteusza 3:5. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Ale to nie wszystko. Ludzie ci znaleźli także upodobanie w nieprawości, co jest dowodem na to, że nigdy nie przeżyli nowych narodzin. Znaleźć upodobanie jest przetłumaczone w 1 Koryntian 13:6 wyrażeniem słowem radować się z. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. A w Tesaloniczan, pierwszy rozdział Tesaloniczan 2:8 jako żywić życzliwość dla. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Sami zadecydowali o swojej postawie. Wierzący są w stanie upaść w grzech, ale nie mają w nim upodobania.
Również i owca może wpaść do bagna, ale gdy tylko to zauważy, będzie starała się wydostać z niego jak najszybciej, ponieważ w brudzie nie czuje się dobrze. Całkowicie inaczej ma się sprawa ze świnią. Można ją myć, ile się chce, ale nie da się przez to przytłumić w niej pragnienia, aby powróciła do chlewu. Jak widzimy w 2 Piotra 2:21-22. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. O takich właśnie ludzi tutaj chodzi. Symptomy te można zaobserwować już dzisiaj. Wielu ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami, rzeczywiście znajdują upodobanie w nieprawości, niemiłe Bogu i niesprawiedliwe sposoby postępowania są nie tylko pochwalane przez wielu przywódców chrześcijaństwa, lecz również praktykowane przez nich samych przy oficjalnym zachęcaniu ludzi do brania z nich przykładu i czynienia tego samego. Dla ludzi, którzy zostaną poddani temu sądowi, nie będzie drugiej szansy. Słowo Boże mówi jednoznacznie, aby zostali osądzeni wszyscy. To przywodzi nam na pamięć podobieństwo o wielkiej rzeszy, którego końcowe słowa brzmiały. To przywodzi nam na pamięć podobieństwo o wielkiej wieczerzy. O wieczerzy wielkiej, którego końcowe słowa brzmiały, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. O wielkiej wieczerzy czytamy w Łukasza 14 rozdział. A on mu rzekł, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj
ubogich i ułomnych, i ślepych, i chromych. I oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł Pan do sługi: Wyjdź na drogi między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Kto depcze dzisiaj łaskę Bożą, będzie musiał wiecznie ponosić skutki swojego postępowania. Inaczej ma się sprawa z tymi, którzy nigdy wcześniej nie słyszeli Ewangelii łaski. Ludzie tacy będą mieli w tym czasie możliwość przyjęcia Ewangelii Królestwa, która będzie zwiastowana przez żydowskich posłańców. Kto nie usłyszy tego poselstwa, będzie mógł skłonić się przed wieczną Ewangelią Boga Stwórcy i uznać tego, kto powołał do bytu niebo i ziemię. Ciekawe jest to, że Bóg mówi o wiecznej Ewangelii w Księdze Objawienia, 14 rozdział, 6 werset. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Ciekawe jest to, że Bóg mówi o wiecznej Ewangelii w Księdze Objawienia 14:6, czyli po rozdziale zajmującym się obu zwierzętami. Bóg również w tym trudnym czasie będzie wyciągał swą dłoń ku ludziom, którzy nie słyszeli Ewangelii łaski, i da im możliwość, by oddali Mu chwałę jako Stwórcy. Jest to Bóg łaski, którego w Panu Jezusie możemy nazywać naszym Ojcem. Thank you.